Cześć, siemanko, siemanko. Właśnie wchodzimy na zajebistą wieżę. Pokażę wam widoczki. Uważajcie tu na ten kabel. Nie, on nie ma żadnego napięcia, niczego. Tylko po prostu się... Chodź. Nie patrz w dół, patrz dookoła, co się dzieje. Na drzewa. Nie do góry, na drzewa. Nie, to się nie wyprawia. Odwróć się teraz spokojnie. No mu się nie ściskaj go tak mocno. Poczekaj. Musimy się cofnąć. To ja go wezmę. Nie, ty wchodzisz. Jowita zakończyło, bo słaby zasięg. Wiktor, stań przed nim. I złap się rączką teraz. Złap się rączką, nie bój się. Mam boisz się zejść? Ja tam muzyką będę tutaj. A i tatuś cię będzie szedł na górę? Z tobą? Nie szkodzi. To chcesz iść na dół, zostać na dole, czy chcesz do góry? Tak jednak. Idziesz pierwszy. Czekamy, nie? Jeszcze? Poczekaj, Ja mogę iść na drugie. A czemu nie ma tej zasięgu? Aby te klaski telefonie mam zasięgu. Zaraz będziecie mieli zasięg u góry. Tam jest pełen zasięg, bo jest na otwartej przestrzeni, więc nadajniki wszystkie. Nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Nie słyszę, że ty do mnie w ogóle mówisz, dziewczyna. Ale czemu nie mogę z tego wyjść? Ty się zwiesiła. Mam zasięg na sobie. Nie, nie wiem, znaczy ja tylko. Dobra, jeszcze raz, nie mogę zebrać, bo ja to się tak jest, nie ma zasięgu. Cześć, witaj Grażyno. Ty zostałeś z nami? To ty idź się zrób relację. Ale ja i tak nie będę opowiadał. To po co nie opowiadać, to po prostu. No ja sobie, ja robię relację, można później udostępnić, jak chcesz. A ja wam muzykę dam. Cześć, a telefon do kieszeni i chodź. Cześć, a. Jeszcze czekamy, co po niektórzy się przełamują. Jowita się nie przełamuje, jest przerażona. Jak ona na tej wysokości, wiesz, gdzie jest najgorzej? No. Kiedy chodzisz poza korony drzew. No, bo to wtedy... przestrzeń, wtedy nie masz punktu odniesienia. No. Wtedy się zaczyna panika najczęściej. No ciekawe, jak ja się też poczuję, nie? Chociaż nie miałem nigdy problemu z wysokością, lubię wręcz. Wysokość, ale pamiętaj, jak idziesz wysoko, masz coś, i nagle wychodzisz i masz tylko konstrukcję i pusto. No. Jak po tym sięgnąć, będzie pusto dookoła. No. I wtedy zaczynają się, nawet strażacy wymieniają. Zobaczysz, sam jestem ciekaw. Czesiu, nie, daj mi ten telefon. Chodź tu do mnie i daj mi ten telefon, bo on ci wypadnie. Ja mam kieszenie zapinane. Czołem Konrad. A gdzie spadochron? No nie mamy, jak zlecimy to inoros. Inoros. Daj mi ten telefon. Włóż mi go tutaj. Ale nie będzie grał. Włóż mi tutaj, nie marudź. Jak będzie grał, to mi zablokują w relacji. Włóż mi. Nie ma tu zasięgu, naprawdę. Ty masz? No dalej nie wyjdę. Mam pierwszy iść? Mogę, czy no nie? Idź pierwszy. Dobra. Przed drabinką na samym końcu staniesz, bo ja tam muszę wejść i otworzyć drzwi. Dobrze. Wiktor, idziesz? Nie, on tylko wejdzie. Ja czekam, że wejdę po prostu w drugą górę. Powolutku, no. Idziemy. Ja będę... Czesia, patrz się na to. Jowita. Patrz się na koronę drzew. Jak wyjdziesz poza koronę drzew, pokażę wam punkt podniesienia, na który będziecie poczytały. Nie. Ale mnie jarają takie akcje ekstremalne. Może to nie jest ekstremalne, ale jak słyszeliście? Kuźwa, w ogóle trochę się zmachałem, że te fajki rzucić. Już fajnie widać. Dobra, lecimy dalej. Jak słyszeliście, niektórzy strażacy, jak tu wychodzą na samą górę, to zdarza się, że wymiękają.
Aż sam jestem ciekaw. Ale pięknie. Patrzcie na ten las. Ciężko z tą kondychą moją ostatnio. No to dobra, to ja już jestem tu, gdzie mam czekać. Ale pięknie. O, oni jeszcze bardzo na dole. Oczom ich ukazał się las. Na szczęście nie las, pełen krzyży. Chodźcie, chodźcie, ale tu pięknie. Otworzą włas. Nie, no w ogóle nie mam żadnego jakiegoś, nie wiem, Pietra, czegoś. Patrzcie. Ja czekam tam, gdzie miałem czekać. Nie, ja po tej drabinie nie wejdę. Wejdziesz. Nie wejdę po tej drabinie. Gdzie? Tu? Aaaa! Spojrzałam na dół. Patrz przed siebie, zobacz jaki piękny widok. Ale tam stoi Andrzej. Ale to, no to, to nie jest piękny widok, to ja się odsunę. Teraz patrz jakie piękny widok. No ja już cię znam. Ja wejdę i jeżeli spojrzę, to już tam masz naszą na wiskach. Tam masz te niemieckie wszystkie wiatraki. Czy tam wiesz, że na pewno jest ta willa? Tam na wzgórzu masz, widzisz, to jest ten, ta rura, co jest w Tanowie. A kurde, cholera, patrzyłam w dół niechcący. Nie patrz, nie patrz. Nie myśl. Ja tu się położę. Proszę przynieść jakieś te pierwsze. Zaraz wejdziemy na zamkniętą przestrzeń. Jaką zamkniętą przestrzeń? W środku, tam u góry, w tym koszu jest zamknięta przestrzeń. Nie, nie, ja nie mogę tu przyjść. A Boże! Andrzej, mówiłeś, że mnie wniesiesz na rękach. Co? A ja w ogóle się zdziwiłem, że przełamałaś ten strach. Puść mnie teraz, ja muszę dobrze przejść do przodu. Odpiąć drabinkę. Ale okay. Jak ja nie bój się. Trzymaj się mnie, ja nie, Andrzej, ty mnie nie trzymaj, bo ty go już bardziej spadę. Ej, patrz na mnie. Na mnie patrz. Spokojnie. Wszystko jest okej. Ja to bohaterko, ja jestem tchórz. A nie. O, nie ma. Nie jesteś tchórz. Jestem, ja tylko pokażę. Kochani, wchodzimy, łapiemy się tutaj. Okej. Okay. I po tym jak się obrócicie, powolutku do góry. Ja będę pierwszy, będę was ciągnął. Jaka wysokość tu jest? 30 metrów? Dobrze razie, pamiętam? W razie nieważne. Aha, o, ale dupnąłem głową. Uważajcie na głowę. No. Z prawej strony, Andrzej. Okay. Albo rękę daj. Dobra, sobie wiesz. Dziewczyny! Nie! Dobra, wejdę. Mamy centrum dowodzenia. Nie, naprawdę. Ale nie, bo jak to sobie za. Jak to sobie, dlaczego się tak kryje na boki? Bo wiatr.
Nie, nie. Linki zabezpieczają jeden tam. Niżej masz drugą linkę. Trudno, jakbyśmy dupnęli w dół, to byśmy dupnęli w dół, no. Raz się żyje. Nawet jak to bardzo mocny huragan, w tym momencie tego będą na się, przeciw wiatrowi i bardzo pozycja jest stała. Ja byłem u góry, gdzie biało... Dać ci rękę? Gdzie się kurwa pozłapać? No tego chyba. Powinno coś pomóc. Bardzo ci dziękuję, ale się strzykorzyłam, kurwa. Ale się strzykorzyłam, jestem cała. Nie wolno przeklinać już, tak? Jak to mają chłopaki się dzieje? Nie patrz, tylko patrz, gdzie masz wejście. Dawaj, dawaj, mistrzu, mistrzu. Dawaj, dawaj, piękna, dawaj. Dawaj łapkę. Dawaj łapkę. Jestem. No, tak, to jest mocne miejsce. Nie, nie, ja chcę sam. Dajcie mi sam. No ale musisz podać łapkę. Ale tu jest. Widzicie? Głęboko wydostałem. I zaraz zamykamy klapę, tu będzie podłoga stabilna. Jezu, jestem za mokra. Konrad, za chwilkę się dowiesz, jaka wysokość. Trochę powietrza zrobimy przeciąg. To jest taki balkonik? Tak, jest dookoła, widzicie? O, już wam pokazuję. O, tam jeszcze można na górę wejść. Nie wiem, czy... O, właśnie, ładna. 32 metry wysokości, wieża. 32 metry wysokości, słyszycie? Sama wieża. Sama wieża. Jesteśmy w granicach, powtarzam ci, wieje wiatr. I wieża reaguje na podmuchy. Nie bój się tego. Jesteśmy w granicach 36-38 metrów nad poziomem gruntu. Okej. Okay. Czyli już wam pokazuję. Zobaczcie, jeżeli ktoś chce popatrzeć. Teraz tak. Jowita, zobacz. No. Tam masz zakłady chemiczne. Po prawej stronie, spokojnie, tu możesz łazić. Możesz skakać, łazić, wszystko, nic się nie dzieje. Tam masz główne zakłady chemiczne. Po prawej stronie ten jeden taki biało-czerwony komin plus konstrukcję. To są właśnie budowane są nowe zakłady Polimet w tej chwili. Polimet. Tak. Tam mamy wieżę w Zalesiu i niemiecka strona. Wieżę w Zalesiu. Nie patrz. Patrz tam, co widzisz ciekawego. Te wzgórza to są tak zwane wzgórza warszawskie, to już jest Szczecin. Mhm. Za tymi wzgórzami na dół, tam już macie miasto Szczecin. Te bloki, które tam widać. Czekaj, lornetkę zaraz zobaczymy. Mhm. Musicie każdy pod siebie ustawić. Możecie sobie popatrzeć, jak chcecie przez lornetkę. Mhm. Masz, Andrzej. Ustaw sobie. A co to jest to białe? To są właśnie nadajniki z tych kamer. To są właśnie te stałopozycyjne kamery, które z detektorami. To są też. Te są skierowane na wieżę, która jest z tamtej strony. Ten jest skierowany na wieżę. Tam jest wieża, widać ją. No, widzę. W Zalesiu. Ja tamtą naprzeciwko siebie widzę wieżę. Tak, ale to jest wieża taka. Ona nie ma nic wspólnego z nami. Nasza wieża jest tam dalej na wzgórzu. No, teraz ją widzę, no. A z tyłu, jak spojrzysz, tam widzisz taka kretownicowa wieża? Andrzej, tam na wprost, tam. Tak, widzę, no. No to jest druga nasza wieża, taka jak ta. O, też tej samej wysokości? Tak, tylko nie ma balkonu. Mhm. Rozumiem, że na górę jeszcze mi nie pozwolisz. Rozumiem, że na górę mi nie pozwolisz wyjść jeszcze. Nie. Okay. Nie, nie wolno. Tam już jest ta kamera obrotowa, ale tam aha, okej, okay. To tam tylko jakieś serwisowe sprawy i takie, tak. Rozumiem. To właśnie macie te kamery, o których wam mówiłem, stałopozycyjne. Mm-hmm. One mają detektory zasięgu 15 km każdy. I zobacz, masz 5 kamer dookoła ustawione pod różnymi kątami. No tak. Tak, chodź. Dzień dobry. Thank you.
drzew, zielono, zobaczcie ile lasów, przepięknie, no cudownie, cudowny widok. Cudowny widok na płuca. Zapachniała mi taka cykoria, że normalnie, wiesz co? Tak. Rezerwa się zapaliła w oczach. A teraz przynajmniej wiem, gdzie ten las. No, z kamery go widzę inaczej, wiesz? Aha. Obok jest uprawa troszeczkę wyższa, to już jest mur. Potem jest coraz wyżej. Dlaczego w tą stronę? Większość wiatrów w Polsce wieje z kierunków północnych, północno-zachodnich, czyli stamtąd. I dlatego tak układamy kształt drzewostanu, żeby te wiatry schodząc z tej ściany dłużej, schodzą na dół, idą po uprawie, młodniku, podnoszą się coraz wyżej, żeby nie łamały, nie niszczyły drzew. Mhm. Tak to jest zrobione. Teraz macie sami okazję zobaczyć, jak się odradza z powrotem las. W tych samych miejscach, które był wcześniej wycięty. To są te lasy po wycinkach. Tak. Już odrodzone. Odbudowywane są od nowa. No widać, że taki całkiem młodziutki, nie? W porównaniu do całej reszty. Dokładnie. No. Zobaczcie, tu macie te kępy, to macie drzewostany po 120... Wiktor, ty czasem nie wchodź! Ja cię zamienię zaraz! Mały się boi? Nie. No tak, bo on tutaj zaczął wchodzić i nie, a ja na odwagę... Pamiętaj, że no. On też patrzył na to, jak ty reagujesz. Nie, ja wchodziłam. Ty go ściskałaś coraz mocniej, ja patrzyłem na jego dłoń, ona się biała robi. Powiem wam, że to będzie ciekawe. Schodzenie z dziewczynami. Można postawić. Nie chcę skakać, żeby one się tam nie przestraszyły, że się coś trzęsie. Nie mam mi rozpadochronu. Nie, rozumiem tak, że wy sobie zejdziecie, nie? Trzeba się zamienić, bo chciałem być pierwszy, a Wiktor po mnie przyjdzie. Nie, schodzimy wszyscy razem. Razem weszliśmy, razem schodzimy. Ja idę pierwszy z drabiny, a potem już spokojnie... No tam rzeczywiście super, świetnie widać teraz te odradzające się i odrodzone lasy, te powycince. Widzicie? Widać, że była wycinka. Tutaj jest taki odradzający się las. A tu jest już, też widzicie, taki, który się też odrodził. Ale to też tak nie możemy blisko siebie stać, bo to na pasie przebudzi. Tutaj to idealnie wygląda. Andrzej, schodź pierwszy, bo ty nam pomożesz. Dobra. Dobre poduszki powietrzne, schodź. Schodzimy. Koniec atrakcji. Może jeszcze będzie jakaś atrakcja podczas schodzenia. Ja zejdę pierwszy. Właśnie. Dlaczego? Kiedyś, jak tu siedział człowiek, tak. Patrzył jak mam spać, to na ziemię zawsze wrócę. Nie, no to ja sobie pierwszy, jak masz spać, to na mnie. Ja ciebie złapię. I kierował ten celownik na dym, który się pojawił. Okay. Tu mu się wyświetlał kąt. Nie ufam, że pod takim i takim kątem widzi dym.
Czesia albo na komputerze, albo szpilkami na mapie zaznaczała, że ta wieża widzi pod takim kątem, nie ma żadnego dymu, nie? I szukały z następnej wieży, szukały następnego punktu, z następnej wieży biała szukały góra. Tego dymu, jak no, było zobaczyć tam, to biała było góra, można zobaczyć nie. Dym, wtedy były kąty określone, określony punkt, gdzie mniej więcej się pali. Tak, tak to było. Teraz to wszystko dzięki kamerze, która jest w góry zamontowana nad nami. I dzięki tym kamerom stałych czasami. Wszystko to już jest automatyczne. Tak, to są te góry. Każdy z nich właśnie po 15 minut. Ostatni live. Ostatni live w życiu. Ale ja wiem, jest pomysł. Zjeżdżamy, nie martw się. Na miotle. Lecimy. Dobra, ja się rozłączam, bo to nie są jaja, nie? Nie? To nie są kurwa jaja. Ja ten kończę, jak napiszę wam post, to znaczy, że przeżyłam. Andrzej, gdzie robisz Andrzej relacje? U siebie mam na imię, na nowej stronie. Na nowej stronie mam na imię Andrzej, Andrzej robi relacje, tak więc... Zakończę na dole. Zakończę na dole, ja jak zakończę spadnie. Teraz. Andrzej idzie pierwszy, mnie. Będzie na chronie. Dobrze. Jak spadnie, to na mnie. Pa, pa, owoc niedojrzały tak szybko, nie spadł. Schodził cię za rączkę i tak jakbyś schodził po drabinie. O, spoko. Czy patrzy w dół jak się schodzi? Nie, patrz na co? Na tyłem to, co się schodzi czy przodem? Przodem, tak jak Andrzej schodzi. Tyłem. Tyłem? Tu, a potem już normalnie z przodem. Jakbyś po schodach stromy schodziła, trzymam cię. O kurde. Co? Nie patrz. Ja mam wtedy zejść? Witam, tak. Patrzę na tutaj. Ile masz schodzę? 5 stopni jesteś na... No, szybciutko, ja już tu jestem. Najtrudniejszy, pierwszy krok. Życie jest piękne, nigdy się nie zaczyna od nowa. No, nie. Nie filmujesz mojego strachu? Siebie. Nie. Kurwa, miałam nie patrzeć w dół. Patrz na boki, podziwiaj. Stawaj tak, czy na kolana? Przestrzeń. Może zaczekaj. Ona go ciebie nie chce, ja widzisz? Jovita mnie nie chce widzieć. Nie chce ciebie. Tylko. To zaczekajcie, Wiktor po ciebie przyjdzie. Dziewczyno, tam by nawet dziecko nie wpadło. Jovita. Wiktor po ciebie przyjdzie, zaczekajcie. No to dobra, to schodźcie i Wiktor przyjdzie po jedynie. Ja tam się nie boję, zobacz jak ja schodzę z filmu, nie tak. No, także. Cykoria idzie ze mną. Nie no, widać, że wyszłaś ze strefy komfortu, przełamałaś lęki, strachy. Jest dobrze. Ja cały czas patrzę w dół, nie wiem dlaczego. Miałam nie patrzeć. Ty to nagrywasz dalej? No, cały czas leci sobie live. No. Porędrze mu połamie, to dopiero. Ładnie. Sorry, Wiktor, ale musisz pójść na górę kogoś odebrać. No, tylko live'a jeszcze robię, wiesz? Jovita już skończyła. Ale nie będę was nagrywał, oczywiście. Ja na siebie daję kamerę.
zejdzie. Gdzieś tu idzie. Dobra, teraz je nagram. Mogę stąd wyjść, mogę? Obrócę, żeby was nie nagrywać, ale sobie uwaliłem od poręczy rękę. O. Nie w tę stronę, co? Aha. Sorry, muszę kolczatkę założyć. Kurczę. Uważajcie, jak będziecie wychodzić na tą kolczatkę, bo jej nie założę teraz, wiesz? Kurczę, muszę stanąć dalej. O, dobra, teraz zrobimy zbliżonko. Tam idzie Jowita, gdzieś schodzi. O, idzie. Wujka, to tam nie ma co ratować, mamę trzeba, nie wujka. No, wujek tam zajdzie. No to dalej nie spać. Żeby nie spać? No. No. Dobra, poczekamy aż zejdą jeszcze. Poczytam komentarze, co tam piszecie. Na dole, Andrew, sprawdź pampersy, jak wyglądają. Miro, dobry, dobry. Czesia, jak zejdą, to trzeba im pampersy sprawdzić. No, tak. A gdzie jest ta toaleta, co się pampersy zmieniało? Chodzą. Nie pełnimy dyżurów, to jest toaleta, ale to jest zamknięta. Zobacz, Wiktor. Dobra, o teraz przeczytałem Miro twój ten. Sprawdźmy. Mi lata kijek, kurczę, bo mi się trzęsie kijek, a nie ręka, ale można sprawdzić. Idą. Bo jesteś wystraszony. No mokra, zobaczę, jak tam ostatnio.
Za chwilę będę sprawdzał pampersy i wyciągniesz sobie obie rączki do przodu. Ale wiesz, jakie mam miękkie nogi? Domyślam się. Ale to jest dobre, wiesz. Przełamałaś strach. Wyszłaś ze swojej strefy komfortu w pewnym sensie. Wtedy się zaczyna życie. Tak. No. To... super, w ogóle nie ma co się bać. Patrzcie, ja idę bez... Uważajcie na tą kolczatkę, bo mi spadła, bo otwierałem drzwi do środka. Wystaw ręce do przodu, czy się trzęsą? Nie, nie trzęsą się. Ale nogi mam miękkie. Co? Może czasy tu na szczycie wykupimy. Zawsze wykup czasy tam na szczycie. Chyba, że tam helikopterem weźmiesz. O, co? Dobra, to ja kończę relację. Poczekamy jeszcze na Wiktora, aż zejdzie do nas. Dobra, no to trzymajcie się. Sobie obejrzę, co tam Wita nagrała. No to pa. Aha, pamiętajcie, dzisiaj o 20:00 widzimy się w Głogowie i w każdym mieście, gdzie budzicie i budzimy razem wilki. Godzina 20:00 w każdą niedzielę. Pa. Emocje plus...